przegrani kontratakują. Potomkowie postkomuny kontratakują. Jeszcze wjeżdżają. Są w agonii, ale to jest po prostu, można powiedzieć, są w konwulsjach. Przyjechałam z Redy z grupą przyjaciół, Klub Gazety Polskiej. Chciałam się tutaj pokazać, żeby powiedzieć i zaprotestować przeciwko temu, co się dzieje. Jesteśmy w tej grupie narodu, która zdobyła większość swoimi głosami w parlamencie, w Sejmie. Jesteśmy suwerenem. Wybory się dokonały, dokonał się wybór nasz i teraz okazuje się, że 5 sędziów zawłaszczyło sobie władzę i nie pozwala rządzić naszemu rządowi nowo wybranemu i prezydentowi. Podejrzewam, że planują coś jeszcze grubszego. Zamach stanu na prezydenta. Była niedawno napisana ustawa, prawda, o niemożności sprawowania władzy przez prezydenta. Co szykują? Tak przypuszczam, że tu idzie w tym kierunku, żeby przygotować się do tego, żeby uniemożliwić rządzenie, konsekwentne rządzenie i wprowadzanie zmian w Polsce, tym wykazać, że ten rząd i ten prezydent sobie nie radzą i jakimiś tam kruczkami i podstępem będą starali się obalić tą naszą suwerennie wybraną władzę. Niewątpliwie jesteśmy świadkami jednego z potężnych wydarzeń, które tutaj będzie umieszczone na kolejnej tablicy wydarzeń konstytucyjnych naszego narodu. Znaleźliśmy się w pułapce zafundowanej zachłannością władzy. Zachwiał się system, który dotychczas wszyscy respektowali. Okazuje się, jak to słusznie jeden z naszych komentatorów wspomniał, że etykę trzeba wpisywać do konstytucji, bo rzeczy oczywiste w przypadkach wiadomych stają się dla wielu nieoczywiste na zasadzie i co nam zrobicie? I w tym momencie musimy się sami obudzić i znaleźć drogi do przywrócenia wzajemnego poczucia uczciwości. Jeżeli my się będziemy wzajemnie w ten sposób zachowywać, łatwo oddzielimy się od tych, którzy żonglują prawem i naginają je w swoją stronę. Nie znam rozwiązań prawnych na tę okoliczność, ale myślę, że nie jest ona, tak powiem, aż tak ciężka. Trybunał się zachował tak, jak większość przewidywała. Jest z naboru. Nabór był odpowiednio dobierany, więc nawet mu nie wypadało inaczej się zachować. Pseudo-salomonowe wyjście, że 2 nie, a 3 tak, czyli 3-2, jest asekuracyjne. Albo coś w całości jest dobre, albo w całości jest złe. No, bywają nogi na 3/4 złamane, ale najczęściej jest to taki sam uraz jak wszystko. Mnie to przypomina sytuację, w której komuś, jakiejś starszej osobie prześwietlano nogę i kiedy lekarz oznajmił, że proszę panią, ma pani nogę złamaną, rentgen wykazał, że... I wtedy pani odpowiedziała, to wy z rentgenem mi złamaliście nogę, bo przyjechałam z całą nogą, a tu mam złamaną. Czyli prześwietlenie konstytucji, wykazanie złamania określono jako działanie antykonstytucyjne. I teraz składanie jest bolesne, gdyż nie każdy sobie zdaje sprawę, że nie można dalej żyć ze złamaną konstytucją. I traktuje to jako zamach na domniemane swoje prawa. Wielu ludzi, którzy trzyma konstytucję, jej po prostu nie czytało. Gdyby przeczytali chociażby główny fragment, no ja akurat z racji obowiązku musiałem sięgnąć, to stałoby się natychmiast oczywiste, że jakakolwiek manipulacja przy Trybunale służy zawłaszczeniu jego, a to jest podstawowy, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, strażnik, czyli niezawłaszczanie polityczne jest podstawowym strażnikiem każdej demokracji. I oni nie dostrzegają, że gotują sobie na własną szyję powróz, czy na własną głowę topór. Komitet Obrony Demokracji bardzo łatwo może stać się korupcyjnym odrzuceniem demokracji. I wtedy się i skrót będzie zgadzał i skutki tego działania. Jeszcze o jednym bym... Naród z Trybunałem ostatecznie sobie poradzi. To jest walka z całym narodem, tej grupy, która nie chce oddać władzy i wpływów z nią związanych. Nie zaufa drugiej części narodu. Rzeczywiście pogłębi się, ja już teraz widzę, drastycznie podział w narodzie, ale
ostatecznym efektem będzie oczyszczenie. Tak jak organizm musi wyrzucić coś, co mu zagraża. I możliwe, że ta grupa naszych obecnych antagonistów, choć nie wrogów, z czasem skorzysta z tego, że przegrali. No po prostu trzeba, nie wiem, no rozwiązać całkowicie ten trybunał i wymyślić w ogóle jakieś inne zasady wybieralności, no bo przecież to jest, no to jest w ogóle niedemokratyczne, no nie można się po prostu z takim wyrokiem zgodzić. No i co teraz będzie? Tych pięciu, których zaprzysiężył prezydent, no co z nimi? No przecież to jest jakaś szopka po prostu, no. Mamy samozwańczo zawłaszczoną władzę przez sędziego Rzeplińskiego i dotychczasowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy chcą narzucić demokratycznie wybranej władzy w Polsce, demokratycznie wybranemu parlamentowi oraz demokratycznie wybranemu prezydentowi narzucić reguły gry. Niszczące system demokratyczny. To są ludzie, którzy samozwańczo powiększyli, poszerzyli swoją władzę w sekrecie, pisząc ustawę w czerwcu dla siebie, powiększając tą władzę, przygotowując zamach stanu w tej ustawie, przygotowując grunt pod zamach stanu i w tej chwili to konsekwentnie realizują. Utracili mandat społeczny, utracili mandat moralny, etyczny, całkowicie, już dawno, do sprawowania w czerwcu, a w tej chwili totalnie się pogrążyli i muszą odejść. Pod tym orzeczeniu to jest jedno hasło, rozwiązać trybunał, bez bawienia się w subtelności. To jest trybunał, który zachowuje prawa stanu wojennego, który chce przenieść władzę jeszcze przed okrągłostołową i okrągłostołową w przyszłość. Tylko rozwiązanie tego Trybunału ma sens. Ja już bym się nie bawił w wymianę tego czy drugiego sędziego. Rozwiązać ten Trybunał. Mogę tylko powiedzieć jako szeregowy radca prawny, ale z 45-letnią praktyką. Oglądałem dzisiaj transmisję z przewodu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pierwsza sprawa. Kto był sędzią sprawozdawcą? Sędzią sprawozdawcą był sędzia Kieres, który w 2011 roku przegrał swoją kadencję senatora Platformy Obywatelskiej i od razu, żeby dostać jakąś synekurę, został sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Zresztą dzisiaj zachowywał się całkiem w porządku. Drugi sprawozdawca, sędzia Zubik, zadał tylko jedno pytanie, absolutnie niezwiązane ze sprawą. Na jakiej podstawie prawnej zostały ogłoszone uchwały Sejmu z 27 listopada, ogłoszone w Monitorze Polskim, mimo że w ogóle to dzisiaj nie było przedmiotem rozpatrywania Senatu. Proszę Państwa, odsyłam tych, którzy jeszcze pamiętają, jak wyglądał wyrok Trybunału w sprawie lustracji. Godzinna przerwa obiadowa, po czym sędzia magister Niemcewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego przez 3 godziny odczytywał wyrok. Nie można w ciągu godziny takiego wyroku spłodzić. Dzisiaj też pani sędzia przewodnicząca ogłosiła o godzinie 12:40 przerwę do godziny 2:00. Po czym prawdopodobnie była to przerwa obiadowa. Po czym okazało się, że o 2:00 jest już około 30-stronicowe sprawozdanie. Proszę mi powiedzieć, kto te sprawozdanie i to uzasadnienie pisał w okresie przerwy. Nie ma takiej, proszę Państwa, zasady i ona powoduje nieważność postępowania, żeby wyrok został napisany jeszcze przed zakończeniem przewodu i tak dalej, i tak dalej. Jest niemożliwym, żeby wysoki skład 5-osobowy w ciągu 1,5 godziny potrafił uzgodnić wyrok i napisać w tej sprawie uzasadnienie. I trzecia zasadnicza sprawa. Trybunał Konstytucyjny dopuścił się nieważności postępowania. Dlaczego? Również sędzia Kieres powinien się z tej sprawy wycofać. Z tego jednego tylko względu, że jako senator Platformy Obywatelskiej nie zachowuje, były senator, co prawda, pozorów obiektywizmu. To wszystko mam co do powiedzenia, proszę Państwa. Natomiast wyrok 9 jest już jasny, bo prawdopodobnie też już jest napisany. Chcę zwrócić tylko jedną uwagę. Sprawa rzekomo była bardzo skomplikowana. W poprzedniej wokandzie na skutek skargi
posłów z PiS-u była rozpisana na dwa dni, 23 i 26 listopada. Zostały te wokandy zdjęte ze względu na wycofanie skargi, ale już wtedy Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie uważał, że sprawa jest skomplikowana i wymaga dwudniowego procedowania. Dzisiaj procedowano tak naprawdę, proszę Państwa, 2,5 godziny. I to jest cały mój komentarz. Symbolem skompromitowanego Trybunału Konstytucyjnego jest sędzia, który nakrywa płaszczem głowę, jak gangster, który się wstydzi tego, co zrobił. Nie może być takiego sędziego na najwyższym szczeblu władzy w Polsce. Jednoosobowo zawłaszczył władzę, pisząc ustawę, podtykając Komorowskiemu, który przepchnął tą ustawę przez Sejm. W tej ustawie zawłaszczył władzę dla siebie samego, a w tej chwili wyznaczeni przez niego sędziowie orzekli o tym, czy ta ustawa napisana przez niego jest zgodna z prawem, czy nie. To jest kompromitacja. Ten sędzia utracił mandat do sprawowania władzy. Ten sędzia powinien stanąć przed sądem. Rzepliński pod sąd! Rzepliński pod sąd! Proszę Państwa, Trybunał Konstytucyjny nie ma prawa zajmować się uchwałami Sejmu. Szczególnie tego rodzaju. Co z tego, że Trybunał dzisiaj uznał, że trzech sędziów zostało, trzy osoby zostały wybrane prawidłowo, a dwie osoby, ja nie znam uzasadnienia ustnego, ale sytuacja wygląda w ten sposób. Co z tego, że te osoby zostały wybrane w liczbie trzech według Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z Konstytucją, jeżeli nie zostały zaprzysiężone przez prezydenta, nie objęły swojego urzędu, a nawet jeżeli 9 Trybunał Konstytucyjny uzna, że nowela ustawy z 27 listopada jest niezgodna z Konstytucją, to nie ma prawa, a to jest niemożliwe, bo jest zgodna z Konstytucją, bo zmienia niekonstytucyjny przepis ustawy z 5 czerwca. To nie ma prawa zajmować się osobami, które zostały wybrane przez Sejm 8 kadencji, ponieważ ich wybór Sejm dokonał w formie uchwały sejmowej. Jest tylko jedna rzecz. Czy sędzia Rzepiński dopuści te 5 osób do sprawowania urzędu? Najprawdopodobniej nie, ale wydaje mi się, że sędzia Rzepiński, objęty postępowaniem dyscyplinarnym, powinien zaprzestać działalności jako przewodniczący do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu dyscyplinarnego. Bo oczywiście rzecznik dyscyplinarny, takiego zresztą nie ma w Trybunale Konstytucyjnym, będzie procedował i być może, że Sąd Konstytucyjny uzna, że nie było żadnego naruszenia etyki sędziego przez pana przewodniczącego. I jeszcze jeden taki drobny element, co do tak zwanego postępowania zabezpieczającego. Jest ono całkowicie bezprawne, ale proszę Państwa, zgodnie z Konstytucją w Polsce istnieje dwuinstancyjny tok postępowania. Na zarządzenie zabezpieczające przysługuje zażalenie. I mam pytanie do pani profesor, do panów profesorów. Kto będzie rozpatrywał zażalenie Sejmu w sytuacji, kiedy nie ma drugiej instancji Trybunału Konstytucyjnego? Można bronić śmieszność. Ja mam taki zwyczaj, zresztą Rzepiński, Safian, to są koledzy, którzy byliśmy w jednej grupie studenckiej. Zresztą bracia Kaczyńscy byli też na tym samym roku. I mieliśmy takiego profesora, pułkownika Jedziniaka, naszego dowódcę kompanii, który zawsze mówił: szeregowy, najpierw zapnijcie guzik, a później będziecie mi perorowali. Sąd Konstytucyjny dzisiaj powiedział tak: trzeba zapiąć guzik, a resztę to jest nasza sprawa. Dziękuję bardzo. Rzepiński, zamach stanu!